Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj w sumie jest fajny dzień, dlatego że tak, dostałem paczkę. Ja wiem, co w tej paczce jest, wy za chwilkę się przekonacie. Natomiast tutaj jest też nowy lokator z boku. Jest to oczywiście wąż. Dowiecie się o nim w następnym odcinku. Także na niego musimy poczekać, a dzisiaj się zajmiemy stricte tą paczką. Zobaczymy, co jest w środku. I w sumie to wszystko. Także króciutkie intro i lecimy. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. I co? Otwieramy paczuchę. Słuchajcie, jest tutaj ogólnie troszkę zwierząt. Także musimy sobie je odpakować, ewentualnie niektóre przełożyć. I taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Także zabierajmy się może do roboty. I teraz tak. Tutaj mamy co? Tutaj są karaczany tureckie. Jakaś tam nieduża ilość. Także fajnie, bo na pewno się, słuchajcie, przydadzą. Tutaj z tego co wiem jest Nandu Chromatus, o zresztą nawet opisane. On gdzieś tu siedzi w tej kliszuwie. Niech sobie siedzi. No słuchajcie, pająków może nie będziemy oglądać, no bo w sumie pająków już praktycznie nie mam, więc podejrzewam, że te dwa pajączki wystawię na jakiś konkurs. Tutaj jest Irminia, z tego co mi wiadomo, tak, Irminia L5, więc pająki słuchajcie wystawię na konkurs. Także spodziewajcie się niebawem jakiegoś konkursu w związku z tym. I teraz tak. Tutaj mam, słuchajcie, 4 razy Lycha stricarinatus. Co prawda mam swoje z rozmnożenia, no ale można powiedzieć, że w sumie dostałem je w gratisie, więc dlaczego by nie wziąć? Z tą różnicą, że no nie mam w tym momencie na tyle torfu, żeby je tak naprawdę przełożyć do osobnych pojemników, więc mam dwa pojemniki przygotowane. A niestety dwa pozostałe zostaną póki co tam, gdzie jest. Tu też jest Lycha stricarinatus. I dobra. I tu mamy jeszcze jednego pajączka. Euscorpius tergetinus. O ile dobrze wymawiam. Też sobie go za chwilkę obejrzymy. Także dajcie mi chwilkę, sprzątnę na biurku i lecimy dalej. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, zaczniemy sobie może od tego skorpiona. Euscorpius. Z tego, co w ogóle wyczytałem. On gdzieś tutaj jest. Nie wiem, czy będzie go widać. O, jest tutaj, w tym miejscu. Tu są też młodziaki, jeśli chodzi o tego skorpiona. Słuchajcie, ogólnie nieduży skorpion, który występuje w Austrii, Chorwacji, Francji, Monako, także trochę tych kontynentów zalicza. Podstawowe ubarwienie tego skorpiona to jest tak na dobrą sprawę pomarańczowo-brązowe. Co jest fajne, te skorpiony przy odpowiedniej ilości karmy w pojemniku można trzymać w grupach. Nie powinno wtedy dochodzić do żadnego kanibalizmu. Jad tego skorpiona, słuchajcie, słaby, porównywalny z jadem osy. Także nie jest to skorpion pokroju tak jak Lycha stricarinatus, zresztą widać to też po szczypczykach, że ma te szczypce jednak dużo większe. O, tam jakiś młodziak gania, widzicie? O, młodziutki skorpionik. Nie wiem, ile ich tu jest. Mam nadzieję, że wystarczy mi kliszówek. Więc zobaczymy. Słuchajcie, gatunek ten tak naprawdę żyje od 4 do 5 lat. A temperatura, jaką powinniśmy mu zapewnić, to jest od 22 do 26 stopni, przy czym powinniśmy utrzymać 70% wilgotności. Tak to wygląda. Skorpion nie należy do dużych, ponieważ dorasta do 4 cm długości ciała. Zarąbiste te malutkie. O, tu jest, tu gdzieś gania. Bialutki cały. Także tutaj mamusie w sumie zostawimy w tym pojemniku. Młode przełożę do kliszówek. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tu gdzieś te młodziaki powinny być. No jest ich tutaj kilka. Widzicie? Jak się poruszają. No mistrzostwo. Nic, no będę musiał je przełożyć. Także
zabieram się do roboty i za chwilę wracam. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, wyłapałem 2, 4, 6, 8, 9 sztuk skorpioników malutkich. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Spróbuję jeszcze doświetlić, może będzie trochę lepiej widać. Poczekajcie. O, coś może jest lepiej. Taki, widzicie, mały szkrabek. Póki co biały. Jak mówię, on nabierze tych swoich kolorków później. No mamusia jest. Niestety, no nie jest to partenogenetyczny skorpionik, tak jak na przykład Lychas tricarinatus. Ale no, słuchajcie, no jak mi się tak trafiło, to naprawdę nie będę narzekał. Zobaczę, co z nimi tylko zrobię. Może coś wrzucę na konkurs, może coś wystawię do sprzedaży, a może część sobie zostawię. Zobaczymy. W każdym razie mam tutaj mamę. Także jest ok. Słuchajcie, no a Lychas tricarinatus to jak Lychas tricarinatus, tutaj za bardzo nie ma tak naprawdę co pokazywać. No bo w sumie co? Widzieliście już u mnie na filmie te skorpiony. Tu siedzi jeden. Zwłaszcza, że no tak jak mówię, no mam młode z własnego rozmnożenia. Więc wiemy, jak to wygląda. One też dojdą po prostu mi do sprzedaży, też może jakiś konkurs wymyślę w związku z tym. To już wszystko się okaże. Także na pewno pójdą na konkurs, słuchajcie, pająki. To jest 100%. Także obserwujcie mój kanał. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, jeżeli chce, niech to zrobi. Jeżeli nie, to nie. Logiczne. Zostawcie proszę łapkę w górę. No i obserwujcie, bo tak jak mówię, konkurs się pojawi pewnie niebawem. I będą te dwa pajączki do wygrania, czyli właśnie Irminia L5 i Chromatus L2. Także tyle w sumie z ogłoszeń. Kończymy ten odcinek na dzisiaj. Ja zabieram się za układanie tego wszystkiego, słuchajcie, na regał. Zwłaszcza, że tak, no, tych lychasów trochę już mam. Bo zostało mi jeszcze 9 wcześniej, teraz 4 doszły, no to już jest 13 znowu. Plus 9 tych malutkich, słodkich młodziaków. Euroscorpius. Tergestinus, jakoś tak, o. Zresztą widzę, że to mama to jest już adult, więc może sobie zostawię te dwie sztuki faktycznie tych młodziutkich. No i będę czekał, aż będą rosnąć. Myślę, że będą z nimi fajne aktualizacje. Słuchajcie, nie wiem, jak szybko to rośnie. Się okaże, bo na przykład Lychas tricarinatus rośnie naprawdę piorunującym tempie. A tutaj zobaczymy. Więc no będziemy obserwować. Mam nadzieję, że będziecie obserwować razem ze mną. I będą z tego fajne odcinki wychodziły. A póki co kliszóweczki na bok. Póki co, słuchajcie, kliszóweczki na bok. No i spodziewajcie się odcinka z zwierzakiem, którego dzisiaj nie widzieliście. Znaczy widzieliście tam na samym początku przez chwilę, ale pokażę wam go dokładniej. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.